przelatujemy koło motocykla i lecimy prosto... Prosto obok Audi. Hej wszystkim, z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z Bimenji Drive. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy testować hamowanie naszych samochodów. Hamowanie się odbędzie na różnych powierzchniach, na asfalcie, na błocie, na mokrym asfalcie, na lodzie, na slajmie, na wodzie i na lawie. I oczywiście, gdy dotrzemy do tej linii tutaj czerwonej, to w tym miejscu właśnie hamujemy jak najszybciej i staramy się wyhamować przed walnięciem w kolce. Także obstawiajcie, możecie napisać w komentarzu, który samochód będzie miał najlepsze hamowanie, albo czy motocykl będzie mieć najlepsze hamowanie. Uwaga, zaczynamy pierwszy test. Zacznijmy może od motocykla. 200 km na godzinę musi mieć w momencie hamowania. Zobaczcie, jaka kamera jest epicka. Okej, mamy 200, mamy 200, hamujemy. Hamujemy jak najszybciej! Co się stało? Także motocykl zatrzymał się na 220 metrach. Zostawiamy go tutaj. I czas na drugi najlżejszy pojazd. Chociaż ten maluch jest mega przyciążony. Maluch musi mieć te 200 km na godzinę, więc będzie ciekawie. Zobaczmy, jak duża będzie odległość hamowania. Hamujemy! Hamujemy! 200 metrów! 220 metrów! Jest dalej niż wywalony motocykl. Także maluchowi poszło okropnie. 225 metrów, gdzie motocykl ma 220. Także czas na Audi, które musi mieć 225 na godzinę. Mamy 220, 225! Hamujemy! Jak najszybciej hamujemy! I zobaczcie! 170! Niecałe 170 metrów, chociaż tutaj się liczy, więc 170 metrów równo. Mamy na razie wygranego, a to jest dopiero początek, jeszcze będzie grube błoto, będzie lód, będzie mokra nawierzchnia i na samym końcu lawa, więc zostańcie do końca, bo lawa będzie w sumie najciekawsza. Czas na BMW, która musi jechać 250 km na godzinę. Zaczynamy! Swoją drogą ona ma jakieś 3000 koni mechanicznych, więc... Te 250 nie będzie problemem. Zobaczcie na tą prędkość, nie? Co to jest? Ale aż tyle nie mieliśmy osiągnąć, więc zwolnię troszkę. Mamy 250. Utrzymajmy tą prędkość i uwaga, hamujemy jak najszybciej. I przed Audi się zatrzymaliśmy. Mamy 165 metrów około. Czas teraz na autobus. On ma silniki rakietowe, ponieważ jest za wolny, żeby osiągnąć 150 na godzinę. Ale zobaczcie, on ma w środku ponad 200 osób około, więc będzie ciekawie. Zobaczmy, czy jest to bezpieczny autobus. Mamy 150 na godzinę. Jest to jego prędkość maksymalna, więc idealnie. Uwaga, hamujemy! Hamujemy! Zobaczcie! Zahamuję jeszcze przed Audi. Nie! Co jest? Jak to ciężko zatrzymać? Mamy 190 metrów. Także BMW na razie wygrywa. Audi jest drugie. Mamy tym razem głęboko... Gdzie ty jedziesz? Mamy tym razem głębokie błoto. Może się nie wywali teraz na błocie, ale jakby się nawet wywalił, to mam wrażenie, że szybciej zahamuje na błocie niż na takim asfalcie. Mamy 200 na godzinę. Hamujemy! Nie wywalamy się, chciałem powiedzieć. Poleciał jeszcze dalej niż wcześniej. 260 metrów prawie. Zobaczmy na malucha. On jest serio przeciążony. Zobaczcie, te koła się tak wyginają z tyłu. Jeszcze jest maksymalna ilość ludzi. Mamy 200 na godzinę. Czy maluch wyhamuje szybciej niż motocykl? Obstawiajcie, hamujemy. Lecimy bokiem delikatnie. Wywala się maluch. Ale zatrzymaliśmy się wcześniej jeszcze. Wcześniej niż na asfalcie. Zobaczmy Audi. Mamy 225 km na godzinę. Hamujemy. Maluch się wcześniej zatrzymał. Nie mogę wyhamować. Zobaczcie, 270 metrów. Nie no, to jest niemożliwe. Zobaczcie, tu jest motocykl, który leciał wywalony. Ślizgał się. A my jesteśmy dalej tym Audi. Już prawie wpadliśmy w kolce, więc trzeba...
trzeba uważać teraz. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Czas na BMW-kę. 250 na godzinę. Hamujemy! Hamujemy! I zobaczcie, Audi jest dalej! Wpadamy w kolce! Prosto silnikiem wpadamy w kolce. Nawet do środka. Co prawda kierowca by to przeżył, bo zobaczcie, ten kolec nas ominął, ale i tak wypadliśmy najgorzej. Jedziemy na wycieczkę, nie stresujcie się. Nie stresujcie się, że jedziemy 150 na godzinę, gdzie sami ludzie ważą około 16 ton. Sami ludzie, nie licząc autobusu. Uwaga, hamujemy, hamujemy. I dzięki tej masie, którą mamy, hamujemy wcześniej niż Audi, wcześniej niż BMW, wcześniej niż motocykl. 205 metrów. Ale maluch tym razem wygrywa. Grzesiu, jestem z ciebie dumny. Po prostu zahamowałem silnikiem jako kotwicą i się udało. Czas więc na mokrą nawierzchnię. Jak wiemy, mokra nawierzchnia i motocykl to nie jest dobre połączenie. Ale w każdym teście można się zdziwić. Teraz się nie wywala. Teraz się nie wywala. Hamujemy, hamujemy, hamujemy. I uwaga, mamy 180, jakieś 7 metrów. Więc naprawdę dobrze. To jest tak niespodziewane, co tu się dzieje. Motocykl dalej zahamował na suchym asfalcie niż na mokrym, ponieważ wiadomo się wywalił, ale i tak jestem pod wrażeniem. 200 km na godzinę. Hamujemy maluchem. Maluch przelatuje koło motocykla. 245 metrów około, więc naprawdę słabo. Grzesiu, przegrałeś. A miałem być najlepszy. Teraz obstawiam, że Audi może to wygrać, ponieważ jest jednym z lżejszych aut tutaj. Nie ma największej prędkości. Uwaga, zresztą przekonajmy się. Przekonajmy się! Co jest? Mamy 213 metrów. Nie no, jak teraz motocykl to wygra, to to będzie najdziwniejszy obrót wydarzeń. Mamy 250 na godzinę. Zbliżamy się do hamowania. Hamujemy. Hamuj, hamuj, hamuj. Dalej niż motocykl. Bliżej niż Audi. Mamy około 200 metrów. 198. I finalnie jakoś 20-parotonowy autobus. Hamujemy. Hamujemy i na luzie. Zobaczcie, na luzie. Wygrywamy ze wszystkimi. Nie no, to jest niemożliwe, co tu się dzieje. Za każdym razem wygrywa inny pojazd. Mamy około 170 metrów. I teraz przyszedł czas na najcięższego przeciwnika praktycznie. Czas na lód, czas na najgorszą powierzchnię do hamowania. Oprócz lawy. 200 km na godzinę. Hamujemy. Co jest? Zobaczcie, 100-200 metrów. Zajęło mu to tylko 200 metrów, a w poprzednim hamowaniu jakieś 180, więc to jest naprawdę dziwne, jak ten motocykl hamuje na takich powierzchniach. Ja obstawiam, że Grzesiu tutaj przegra i że nie ma co nawet na tego malucha liczyć. I obstawiam nawet, że walnie w te kolce, które tam widać. Ale zobaczmy, prędkość maksymalna malucha, 200 km na godzinę, hamujemy. Koła mu się zablokowały, leci cały czas, nie może wyhamować. Wpada w kulce. No i wszyscy nie żyją. Mamy znowu Audi. Obstawiajcie, ile metrów Audi przejedzie. Hamujemy, hamujemy. Motocykl omijamy i lecimy prosto w kolce. Nie no, to już mamy chyba wygranego. Wątpię, że też BMW jakkolwiek zahamuje. Hamujemy, przelatujemy koło motocykla i lecimy prosto. Prosto obok Audi. Jedyną nadzieją tak naprawdę jest autobus, chociaż wątpię, że autobus jakoś lepiej wypadnie. Zobaczcie, hamujemy, omijamy motocykl, lecimy prosto w te wszystkie samochody. Nie wyhamuje raczej, nie wyhamował. Wbijamy się w kolce. Także punkt dla motocykla, jego pierwszy punkt. Ale teraz czas na coś, co przypomina kwas, ale nim nie jest. Mamy slajma, który jest jeszcze bardziej śliższy od lodu, tak mi się wydaje. Zaczynamy od motocykla znowu i on naprawdę zaskakuje.
brakuje, więc na tym slajmie może być podobnie, może znowu wygrać, chociaż nie jest to zbytnio realistyczne. Hamujemy! I znowu się wywalił, ale zahamował na 160 metrze. Także uwaga, maluch, hamuje! Co tu się stało? Maluch! Maluch! Maluch wyhamował wcześniej niż motocykl. Jakim cudem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie reszta. Mamy tutaj kierowcę. Jak się, Grzesiu, czujesz, że wygrałeś? Ale muszę to jeszcze raz zobaczyć. Co tutaj się stało tak naprawdę? Hamujemy! Maluch o coś po prostu zahacza. Nawet wyhamował jeszcze, w sumie dalej teraz. I zobaczcie, on nadal leci na tym slajmie. Ale punkt na razie dla malucha. Także już trochę skipując, mamy Audi. Audi przelatuje malucha i motocykl. Zatrzymuje się na 200 metrach. Zobaczcie, jak się po tym śmiesznie jeździ. To jest naprawdę dziwne. To jest śliższe niż lód, ale jakoś hamować się da na tym. Ale może jeszcze jakoś BM-ka lub autobus nas zaskoczą. Mamy BM-kę na... Nadal jedzie. Stop, 80 metrze. Nadal jedzie. Stop, 90 metrze. 200 metrze. I dopiero jak cofamy tak naprawdę naszym samochodem, to jest nagle przeogromna ilość trakcji. Zresztą sami zobaczcie, co się dzieje i jak na tym można przyspieszać. To jest aż dziwne. Jeszcze autobus może to... Autobus może to wygrać, tak jak powiedziałem. Chociaż już nie może jechać zbytnio, a nadal się porusza. Ale zobaczcie, zatrzymał się na 60 metrze. Także autobus dostaje punkt. I przechodzimy teraz do tego, co mnie praktycznie najbardziej ciekawi, czyli wody oraz lawy. No, obstawiam, że dla motocykla to będzie dość bolesne. Mamy 200 km na godzinę, hamujemy. Motocyklista wpadł do wody, ale zobaczcie, mamy 45 metrów około, no tak bardziej 50. Tutaj motocykl tak naprawdę może mieć przeogromne szanse, bo on już w sumie ma dużo punktów, chyba z 3 albo 2 punkty ma. 200 km na godzinę maluchem. Zatrzymujemy się jeszcze wcześniej. Jeszcze oni się przebili głową przez szybę. Wszyscy oprócz kierowcy. Także maluch ma 30 metrów. 225 na godzinę. Suniemy po wodzie. Audi dosłownie płynie po wodzie. Mamy 150 metrów. Jakieś 145 w sumie. Samochody, które będą miały najwięcej kilometrów na godzinę, czyli w tym przypadku BMW, ma najgorzej. Hamowanie też nic zbytnio nie daje. Dalej lecimy niż Audi, to dużo dalej. 250 metrów, prawie 260, ale mam bardzo dużą nadzieję w autobusie, ponieważ przez to, że jest wielki i kwadratowy, to mimo swojej masy może zatrzyma się jeszcze szybciej. Tutaj aż trzeba będzie zwolnić czas, żeby zobaczyć, jak pięknie nasz autobus będzie hamować. Wpada do wody, pobija już malucha, więc raczej maluch wygra to. Zobaczcie, hamuje głównie tyłem z tego, co widzę, a normalnie przelatuje dalej niż motocykl i zatrzymuje się prawie na 70 metrze. Mamy malucha, kolejne hamowanie wygrał maluch i czas na finalny test. Zacznijmy sobie tym razem od końca. 150 km na godzinę. Zbliżamy się do lawy, która prawdopodobnie nas roztopi. Rozwala się cały autobus. Zobaczcie, jak lawa go szybko zatrzymała. Rozpada się, szyby pękły. Wszystko zaczyna się palić. Ludzie tego oczywiście nie przeżywają. Także autobus z piekła wręcz. Zatrzymał się prawie na 40 metrze. Czas na BM-kę. Widzimy już palący się autobus. 259 km na godzinę. Troszkę przesadziłem, ale jedziemy po tej lawie. Hamowanie nic oczywiście nie daje. Suniemy się po niej, to serio daleko. 180 metrów. Nawet jeszcze wyjechać pewnie mogę. Prawie mogę wyjechać.
Wlatujemy Audi, hamujemy Audi. Przez to, że mieliśmy niższą prędkość, kończymy wcześniej niż BMA, 140 metrów. Auto się oczywiście rozpada. Mam główne nadzieje tak naprawdę w maluchu i motocyklu, że mogą jeszcze wcześniej skończyć. 200 km na godzinę, co? Skończył wcześniej na 20... prawie 30 metrze. Jak widać, poczuli te hamowanie. Ten to w ogóle wyleciał prawie przez okno. I czas na ostatni test. Zobaczmy, czy można jechać na jednym kole. Jest to na pewno niebezpieczne. Motocykl wlatuje w lawę. Wlatuje w lawę, rozpada się. Kierowca da do środka i wyparowywuje. Ale jak było widać, przekroczył te 40 metrów, więc maluch wygrywa. Nie wiem, kto wygrał to wszystko, ale chyba motocykl lub maluch. Powiedzcie, na co obstawialiście, kto wygra. A tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie subika, jeżeli chcecie być na bieżąco. Ja was żegnam, pa pa.